Marynarki wiszą dla ludzi, perełki dla kobiet są do czarnych bluzek, żakiety, no wszystko jest do przebrania, a paszeczki jak dekolt duży. Tylko ten aparat był do pracy, nic więcej. I powiększalnik Krokus do amatorskich, do filmów, a ten duży portretowy, no ten. W Rzygowskiej to mieliśmy bardzo duży zakład. Przed kinem Romą kamienicę rozebrali. To był przedwojenny zakład mojego taty. I my z mężem przejęliśmy. Ale tam były piękne wystawy, więc wszystko było inaczej. Ludzie przechodzili. A tu jest jak w norze. No dobrze, kochanie. Tak popatrz. Pięknie. Oczka masz wyraźne. No i pani magister będzie. Teraz ja wolę robić przy dziennym świetle, bo są twarze naturalne, a nie przy reflektorach i przy żadnej lampie błyskowej. Tego nie znoszę. To ja przyniosłam, to jeszcze mnie na świecie nie było. Moi dziadkowie, babcia, ale to z Kalisza, mama na Piotrkowskiej. O, tak moi synowie spędzali czas, nie przed komputerem. Przychodził ze szkoły, chodził na jaracza ten starszy, a młodszy słuchał, jak Przemek gra. Przecież nasze dzieci się bawiły w piaskownicy z drugimi, prawda? A teraz albo telefon w ręku, albo komputer w domu. To jest tragedia. Nie mogę się przestawić na dzisiejsze czasy. No i piękny uśmiech poproszę. Troszkę, o właśnie, weź tak główeczkę, tak. Bo do magisterskich dyplomów i do licencjatu to właśnie można. Proszę, tutaj popatrz, kochanie. Ja i także się na cyfrówkę, przecież bardzo ładnie, prawda? Czy do magisterskiego, czy... O, dzieci sąsiadów przychodzą do mnie. Pani fotograf, możemy przyjść pograć na pianinie? Ten Jacuś taki uroczy jest. Ja mówię, możecie pograć, teraz nie mam nikt, kto pograć na pianinie. No teraz będę kopiowała. I w komputerze mają program, więc tylko klikaj i cztery wyskakują, koniec. A tu każdą twarz muszę przemyśleć. Bo każdy człowiek jest inny, prawda? A jak przyjdzie starszy człowiek, który jest łysiutki, albo siwe, białe włosy i na białym tle trzeba zrobić, w jaki sposób? A kiedyś fotograf decydował, bo przecież my widzimy twarz człowieka, a nie ci, co zarządzenia wydają. Każda buzia jest inna, zdjęcie jest pamiątką i chciałabym, żeby wszystko było ładne. Starszy człowiek, to muszę go i poczesać, i brwi mu poprawić, bo mają zarośnięte także. I teraz już proszę zobaczyć, jaka ona jest delikatna. Kocham ludzi, chcę być z ludźmi, a ta bliskość, tylko że kiedyś robiło się śluby, komunie, chrzty, prawda? A teraz tylko robię do dyplomów i do dokumentów takich, do urzędu. Koniec. Chciałabym dalej być, no, użyteczna.